Hej, cześć, witam was w 64. odcinku. Wykonujemy sobie zadanie posłuszne i mamy dostać się do zapory w 5 coś minut. Tu są ludzie Raisa, strzelają do mnie, zajebiście jest. Mam hapa mało. Jest lipa, bo jest noc. To mamy przyjechać 2 km. Więc przemieńcy będą i takie tam pierdo... No nic, ale spróbujemy, nie? Gonimy, to jest stresujące to jest. Nie dość, że trzeba uciekać przed tymi paziami. To jeszcze na mapę muszę patrzeć. Ajdź, nie tu. Przynajmniej noc się skończyła, to już jest duży plus. Bum. Dobra, jedziemy dalej. Kurwa, beczki. Zajebiście. Nie! Fuck. Spadajcie, kurwa! Fuck, zabiją. Kurwa, coś mi się zepsuło, nie! Nie, naprawdę! Nie mam śrub nawet. Dobra, jedziemy, powoli, może dojadę. Tak. Tylko, że kurwa powoli, to ja mam się szybko tam dostać. Do tej zapory. Go, 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 go. Ile jeszcze? 2 minuty. Dobra, jestem. To mnie... Dobra, tutaj. Na górę musimy iść. Tam. 49. Ty, a co? Gdzie ty jesteś? Kurwa. Denerwuj mnie, facet. Nie mogę wejść. Tu jest jakiś kurde. Bo 27 metrów. W lewo, nie? Co teraz?
Ha, zajebiście. Są schody, szybko, szybko. O, okej, okay, kurde, już czas nam nie leci, także jest luz. Jest luz, moi drodzy. Znajdź matkę. Kurde, apteczka. Teraz nie spadnij, Paziu. Na dół. Lol. 17 metrów. Pewnie jakieś wejście było w pizdu, które przegapiłem. Jeszcze na dół. Na dół. Na dół. Kurwa, to tutaj było. Ja pierdzielę, dobra. Wejdź do zapory. Znajdź matkę, co tam. O kurde. O ja pierdolę. Ej, jest tu kto? Bracie! Więcej walk, więcej śmierci. Nie mogę pozwolić, by to się powtórzyło. Nie pozwolę. To ty? Gdzie są bezlice? Co się ze mną dzieje? Czemu słyszę twój głos? Dzieci słońca, Kyle. Przed wybuchem zarazy były niczym. Ot na wpół porzucona tradycja. Zapomniane wierzenia sprzed wieków. Coś ty im zrobiła. Głupia rura. Jestem zmęczona. Noszę ten tytuł od tak dawna. Matka nie miał żadnego znaczenia. Do chwili, kiedy stał się aż nazbyt realny. Sądziłam, że ich szacunek brał się z tego, że byłam żoną pułkownika. Wiedliśmy dobre, spokojne życie. Co mam tu wejść? No chyba tędy nie przejdę. Po wybuchu zarazy mąż próbował mnie stąd zabrać. Jednak nie mieliśmy szans przeciwko całej hordzie. Zostaliśmy pogryzieni. Mąż wykrwawił się na śmierć w moich ramionach. Dał mi papierośnicę i kazał uciekać. Nie chciał mi zrobić krzywdy. Zostałam odciągnięta przez wiernych. Przyszli po swoją matkę. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że on nie palił. Zajrzałam do środka. Wewnątrz była mapa, klucz i notatka z liczbami. One zaprowadziły nas tutaj. Zdrowi starali się przywrócić zasilanie. Reszta wyruszyła szukać leku. Bezskutecznie. Znaleźliśmy zamknięty pojemnik. Okazało się, że tamte liczby były kodem do zamka. Wewnątrz były dziwne fiolki. Jest laska. Wszyscy patrzyli na mnie. To mogło być lekarstwo, ale też mogła to być trucizna. Czułam, że nadchodzi atak, że wkrótce się przemieni. Wtedy pomyślałam, jeśli to nie lekarstwo, to po co by mnie tu skierował? Kochałam go. Ufałam mu. Pamiętam tamten smak. Kwaśny, gorzki jak krew. W sumie to mogła być krew.
Zbudziłam się tam, otoczona szczątkami ludzi, którzy mi ufali. To wszystko dzięki światłu. Ktoś w końcu przywrócił zasilanie. I światło przywróciło zmysły. O. Rozumiesz? Wdychanie oparów to jedno, ale wypicie płynu to coś zupełnie innego. W świetle, w słońcu mój umysł należy do mnie. Przepełnia mnie miłość, której nie mogę się w stanie pojąć. Ale w ciemności dominuje moja nowa natura. Bezmyślna, śmiercionośna. W ciemnościach z okrutną pasją rozrywałam moje dzieci na strzępy. Ale przysięgłam sobie, że zostanę matką, na jaką zasługują. A teraz ty się pojawiłeś, Kal. I wszystkie znaki wskazują na to, że jesteś tym, na którego czekałam. Tak głosi przepowiednia, Kyle. A wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. Yeah. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi. Ja tylko chcę uratować swoich przyjaciół. Popatrz na mnie. Nie ma lekarstwa. Chcesz, żeby ludzkość stała się taka jak ja? Słuchaj mego głosu. Piękna przemiana, prawda? Umysły i dusze połączone telepatyczną więzią. Jakież to poetyczne. Popatrz na mnie. A kiedy nadejdzie ciemność, co wtedy? Więcej śmierci? Więcej zabijania? Możesz ukryć się przed innymi, ale kto ich ukryje przed tobą? Nie, nie musimy tego pić! Same opary! To bez znaczenia. Posłuchaj. Wdychałeś już opary. Może zajmie to dłużej, ale powoli zmieniasz się już w podobnego do mnie potwora. Nie, poczekaj! Posłuchaj! Armia przygotowała plan awaryjny. Można by było oczyścić cały ten region. Pytanie tylko, czy jesteś gotów poświęcić tysiące ludzkich istnień? W tym swoje własne. Poświęcić się to jedyne wyjście, cholera, no dobra. Zamieniam się w słuch, brednie, nie wezmę w tym udziału, biorę fiolki i spadam. Chyba E, co? Ty chyba oszalałaś. Nie będę zgrywać jakiegoś Boga Słońca, nie wezmę udziału w tej szopce! Zabieram lek i znikam stąd! Może powiesz, kiedy zobaczysz to moimi oczami. Aleś zapatrzony w siebie. Ty, wcieleniem Boga Słońca, pokażę ci, kim naprawdę nie. Jesteś. Nie! To od cholery! Ty popieprzona wariatko! Może już nie jestem człowiekiem, ale przepełnia mnie miłość do ludzkości. Miłość, którą ty gardzisz. A teraz ta odrzucona miłość zamienia się w gniew. Gniew, który odciśnie na tobie piętno. Zapłacisz za wszystkich, których nie zdołałaś. Zabij matkę. Opary są tutaj silne, prawda? Gdzie ona kurwa jest? Po pierwsze primo. Przenikają w skórę, kości, mózg. Słyszę twoje myśli, Kyle. Twój strach. Gdzie ty jesteś, Ruro? Idę po ciebie. No to chodź. Rozjebie mnie.
Nie możesz tego przeżyć. Fuck! Kurwa! Wow! Nie zabrałam, że kur... Co tu się dzieje? Co się dzieje? Nie! 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 Szybciej niż sądziłam. Co się ze mną dzieje? Sam zobaczysz. Shit, gdzie jest mój ten? A, czyli ja teraz napierdolę. Jak ona mnie lutuje w pizdę. Daję rady, tylko muszę uciekać chyba. Muszę ją atakować. Czemu ja kurwa hapa tracę? Nie wiem o co chodzi, kurwa. Jak ja mam ją zabić? No idź. Cool.
Nie wiem, o co chodzi, nie wiem jak. No chodź. No i kurwa. Jak ja mam za... Dobra, spróbuję jeszcze z dwa razy. Na koncie. Co on robi? No prawie umiałem, prawie kur... Nie wiem, o co tu chodzi. Kurwa, chyba to wyłączę, bo... Prawda. Ty! Dopuścić do tego. Jak ona to robi? Kur... Nie żyje. O. No!
No dobra, słuchajcie, kończę, bo kurwa, nie wiem co mam powiedzieć. Dzięki, na razie.